Minęło kilka długich miesięcy, bo tyle czeka się na wesele w szopie u Romana. Dziś odbędzie się wymarzony slow ślub Pauli i Maćka. Roman szykuje właśnie stół dla państwa młodych i ich rodziny. Na weselu, rzecz jasna, nie zabraknie głośnej muzyki. Zagra orkiestra z pobliskiej remizy. Załatwia ją i pośredniczy we wszystkim Romek, pobierając oczywiście grubą prowizję. Dumny z siebie Roman, z kieszenią grubszą o 45 tysięcy, udaje się na zasłużony odpoczynek, kiedy młodzi się bawią. Bawcie się, ile trzeba! Po trudach nocy poślubnej Roman serwuje, oczywiście nie za darmo, parze młodej pobudkę w iście wiejskim stylu. Kefir za dyszkę i ogórek na wilczy apetyt po miłosnych uniesieniach. Dla wiejskiej młodzieży taka noc to codzienność. Mieszczuchy, a raczej ich rodzice, zapłacili za to krocie. Wszystko obowiązkowo umieszczone w relacji na Insta. Patent jest prosty i pozwala Romanowi zarabiać krocie na modzie i rozrzutności mieszczuchów. Więc bez wahania dajemy przedsiębiorczemu rolnikowi piątkę i to piątkę z plusem.